Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was ponownie na moim kanale. Czy złamał Ci się kiedyś kluczyk w zamku? Jeżeli nie, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że może to nastąpić. I właśnie w tym materiale pokażę Ci, jak sobie w takiej kryzysowej sytuacji radzić. Jak wyciągnąć w prosty sposób taki łamany kluczyk. A w związku z tym, że już 3000 osób obserwuje mój kanał, mam dla Was mały konkurs, ale szczegóły konkursu będą na końcu materiału. Do wygrania będą właśnie przyrządy do wyciągania łamanych kluczy, więc warto ze mną zostać do końca i zapoznać się z warunkami konkursu. Nie przedłużając dłużej, zapraszam na film. Nagle nam się ułamał, tak? Czyli klucz jest ułamany w zamku. No i teraz nie ma czym go złapać, żeby go w żaden sposób po prostu wyciągnąć. Nie ma go jak chwycić. Więc tak, pierwszym sposobem jest oczywiście, jeśli drzwi są otwarte i warunki na to pozwalają, włożyć drugi klucz, jeżeli taki posiadamy, od wewnętrznej strony. I jeżeli tu nic nie przekręciliśmy i go pchniemy, to z tej strony z automatu wyskoczy ten kawałek, wyciągamy go i nie ma najmniejszego problemu. Tak samo działa to w drugą stronę. Drugim ze sposobów wyjęcia łamanego klucza w sytuacji, kiedy drzwi już są zamknięte, jest zwykła igła bądź jakiś sztywny drucik. Tylko tak, co jest ważne, nie może być rotor przekręcony w żadną ze stron, ponieważ wtedy nie da się wyjąć tego klucza. Musi być w pozycji, w której zawsze wkładamy klucz. W tym akurat zamku pionowo, jeśli w zamkach poziomych, gdzie się wkłada startowo klucz, musi być wtedy zamek w pozycji poziomej. Natomiast tak jak tutaj, skoncentrujmy się na tym, jest pionowo, bierzemy zwykłą igłę bądź jakiś drucik. Tu w tym miejscu, gdzie jest najgłębszy rotor, gdzie najbardziej można sięgnąć kluczyka, wkładamy tą igłę i przekręcamy ją po prostu na bok, aż taki kluczyk, o, aż po prostu idzie go złapać w palce albo nie wiem czymkolwiek i po prostu go wyciągnąć. To jest drugi sposób na wyciągnięcie tego klucza. Także jak sami widzicie, nie jest to trudne, nie ma co panikować. Natomiast jak się ma odpowiednie narzędzia, które będą do wygrania właśnie w konkursie, na przykład zwykły taki, o może wyostrzy, zwykły taki drucik z takimi jak gdyby zadrami z boku. Na przykład w takiej pozycji to wystarczy wtedy włożyć go w bok klucza, przekręcić. Tylko oczywiście zawsze trzeba pamiętać, żeby rotor się nie przekręcił, żeby był w pozycji pionowej. Włożyć go ten i teraz nie wyszło. Już się udało. I po raz kolejny zwykły drut, znaczy no niezwykły, to jest ten przyrząd do wyciągania, który jest do wygrania. Również można taki kluczyk wyjąć. Następnym sposobem będą takie oto haczyki. One mają różną grubość tej blaszki. Zakończone są takimi haczykami małymi. Coś nie ostrzy, dobra, wyostrzyło. I polega to na tym, że wkładamy, przytrzymujemy oczywiście rotor, zawsze, za każdym razem wkładamy taki haczyk gdzieś tam, gdzie jest możliwość największa, przekręcamy szybkim ruchem, o, ciągniemy i kluczyk sam wyskakuje. Także te haczyki też się często sprawdzają, ale trzeba na nie uważać, tak jak widać tutaj troszeczkę już jest pogięty. Ale to się chyba w transporcie wygiął, bo gdzieś daleko jest taki wygięty. No mniejsza z tym. W każdym razie naprawdę też robią robotę. No i kolejnym sposobem na ten jest jeszcze taki haczyk. On mniej więcej wygląda tak. O. Ja go używam najmniej, bo dla mnie to jest trochę za grube, bo to 0,4. Ale może się uda, to Wam pokażę. Generalnie trzeba gdzieś go delikatnie wcisnąć, żeby zahaczyć za klucz.
w tym przypadku może być to akurat ciężkie, bo on nie chce nigdzie tutaj wejść. Dobra. Dobra, czyli to się tutaj akurat nie sprawdzi. Za grube. Ale do innych zamków też, to również będzie w zestawie. I ostatni z przyrządów, który chciałbym pokazać, to jest taka grubszy haczyk 03. Już ja to wyciągam po prostu tak, że przytrzymuję rotor, zahaczam i energicznym ruchem gdzieś tutaj w najgłębszym miejscu, o, szybkim ruchem szarpnę i wychodzi sam. To już jest takie bardziej siłowe rozwiązanie, tego się już nie wciska, no, bo rzadko jest aż taka gruba szpara, ale można to również wykorzystać. To również jest w zestawie. No i to chyba byłoby na tyle. To tyle. Jak zauważyłeś, wcale nie jest to trudne. A teraz przejdźmy do obiecanego konkursu. Właśnie tymi narzędziami, którymi wyciągałem te łamane klucze, są do wygrania. Tutaj pokażę w przebitce zaraz dokładnie, jaki zestaw, z jakiego zestawu składają się te narzędzia. Warunkiem konkursu jest napisane w komentarzu, że chcesz taki, w takim konkursie wziąć udział i jeżeli 200 osób napisze chęć wzięcia udziału w tym konkursie, wylosuję wśród tych 200 osób bądź więcej, daj Boże, właśnie taki zestaw, który wyślę Ci po prostu i będziesz przygotowany na takie awaryjne sytuacje. Dziękuję za oglądanie, dziękuję, że jesteście. Zostańcie ze mną na dłużej. Pozdrawiam Was. Cześć.